Takiej zupy nigdzie indziej nie znajdziecie. Wszystkie składniki będą na końcu, jak zwykle. Zaczynamy. Marcheweczka, pietruszeczka, w kosteczkę, ciach, 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 taką nie za grubą. Ziemniaczki, w talarki, ryb poszły. Cebulka na pół i w kosteczkę. Uważajcie na palce. Do tego spring onion, czyli zielona cebulka. Pokrojone, elegancko. Pak czojka, w plastereczki, a w zasadzie w paseczki, bo w plastereczki to czosneczek. A teraz papryczka, w kosteczkę. I jedziemy dalej. Bach, masło. Masło rozgrzane, no to rybka, łupacz, skórą do dołu, niech się przysmaży. Przysmażyła się, no to łup łupaczem, tak żeby na drugiej stronie wylądował, gotowy. Pac, okej, okay. Łupacza, siodogara, a w zasadzie siorzgara na talerz, poszło. Na, mało masła, dobra, dorzucimy resztę. Jest reszta masła, no to teraz na to masło labrask, 4 filety. Łup, niech się podsmażą. Się lekko podsmażyły z jednej, no to obracamy go na drugą stronę, a w międzyczasie oddzielamy łupacza od skórki i do miski. Sio. Jest talerz niemyty, no bo po rybie. Wyciągam labraska, teraz na to spring onion i czerwona cebulka. Pięknie. Niech się lekko podsmaży, lekko zeszkli. Jak się lekko zeszkliła, no to do tego papryka. Cyk. I miseczki składamy. Papryka się smaży, zmiana łopatki na szpatułkę i mieszamy. I teraz do tego pak czojka, marchewka, pietruszka i czosnek. I niech się leciutko podsmaży, tak nie za mocno. Niech tylko troszeczkę ciągnie temperaturę i do tego ziemniaki. I to będziemy jeszcze razem podsmażać, ale już ze wszystkimi przyprawami. Chwilę podsmażone, pół litra wody, przykrywka i niech sobie tam siedzi, niech się tam dusi. A w międzyczasie ściągam skórę z makreli, wędzonej. To ważne, żeby była wędzona. Warzywa już prawie uduszone, pięknie, elegancko. Już są takie... Już, gotowe niemalże. No to teraz nasze podsmażone ryby. Łupacz i labrask. Do tego uzupełniam jeszcze mniej więcej litrem wody. Przykrywam. Za chwilę, jak jeszcze dodam tylko jedną rzecz, wtedy to przykryję. Co ja mogę dodać? No oczywiście widzicie. Pomidory z puszki, bo to są pomidory, które w Anglii jako jedyne mają smak tak naprawdę. Przykrywam, to się dusi. Reguluję jeszcze wodą około pół litra, całą gęstość. Na koniec makrela, taka już w większych kawałkach, mnóstwo kopru, bo ja lubię, a poza tym pasuje. I możemy podawać zupę z labraska i makreli. Zapraszam, wypróbujcie i skomentujcie. Pozdrawiam.